Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a z mną jest Joszelka, Ren i Bert. Hejka! Hello! I dzisiaj Need for Speed z ulicy. Koniecznie odwiedź mój sklep. Produkty robione w Niemczech, ręcznie, na zamówienie. Każdy produkt możesz personalizować. Możesz zmieniać nie tylko wielkość grafiki, ale również dodawać inne wzory na ten sam produkt. Jak również dodać swoje własne napisy. Tak jest. Korki? Korki? Nie! Ren! Nasze auta! Ja cię kręcę. Dobra, słuchajcie, żeby poszukać Need for Speed'a. A już pojechaliście i poczekajcie, wytłumaczę tylko, na czym polegają zasady. Polega to na tym, że jesteśmy w tym samym miejscu, jedziemy, szukamy samochodów do tuningu, kradniemy auto, tuningujemy, a następnie spotykamy się w tym samym miejscu i będziemy, że tak powiem, porównywać, kto lepiej stuningował. Wy oceniacie w komentarzach oraz sprawdzimy oczywiście, które auto jest szybsze. Dobra, no to tak w skrócie wytłumaczone. Chyba, no to właśnie wychodzi. Może jakoś tam ściągło naklejane, no. A to muszą być tylko pojazdy lądowe, tak? Muszą mieć kółka, no i najlepiej cztery. Cztery kółka muszą mieć. Taka już biega? Już biegam. Okay. Dzień dobry, czy macie fajne auta do tuningu? Okaże się, że pewnie to nie ma w ogóle tuningu, albo... Dlatego trzeba tutaj użyć... Trzeba użyć. Pamiętajcie, że to jest typowy Need for Speed Unbound teraz będzie. No, Need for Speed Unbound. Nie widziałem trailera tego. Tylko nie ma kreskówkowych tych. Nie ma kreskówkowych animacji. Czekaj, nie, tego chyba nie można tuningować. Jeszcze zaraz sprawdzę, ale po twoim głosie nie słyszę, że można tuningować. Czekaj, a tu? Nie wiem, czekaj, tutaj to... Przykro, i się cieszysz? Tak, troszkę. Szukam jakiejś fajnej fury jeszcze. Jednak przykro, ja też, ja tutaj stalki wprowadzę. No, no, tu trzeba pojeździć, poszukać, słuchać, to nie jest tak prosto. Nie chcę brać czegoś, co już kiedyś miałem, no nie? Ja też nie chcę brać czegoś, co już kiedyś miałem, ale w sumie tak naprawdę... Wszystko już miałem chyba. Nie pamiętam nawet, co miałem ostatnim razem. No ciągle te same samochody jadą po tym mieście. To się da? No nie? Dlatego Berbet, jeśli nie pamiętasz, co miałeś ostatnim razem, możesz wrócić do poprzednich odcinków, które nagrywałeś. Tak jest, dokładnie. Zweryfikujcie, czy mamy jakiś nowy samochód, czy nie. Zweryfikujcie. Dobra, ja pojadę do garażu, sprawdzić, czy można to tuningować w ogóle. Jeżeli tak, to... Ja już robię tuning. Co ty mówisz? Nie ma problemu. Jak to taka do przodu? Gdyby można było wszystko tuningować, stuningowałbym wszystko. No. Fajne, fajne! Dobra, ja jadę tak niecześnie do warsztatu powoli. To chyba się da. Wszędzie są takie same auta. Nie możesz stoją. Modyfikować tak poszukiwanego pojazdu, świetnie. Dobra. Proszę tam, bo ja tu jadę, uwaga. O, dobra. Materiały wybuchowe, nie chcę. Dobra. Ale ta maska to mi się nie podoba. Nie. Dzień dobry, czy mogę na fajnie stuningować? No wszędzie te same samochody jeżdżą. No, wiesz co, ale ogólnie są różne, że tak powiem, rzuty, nie? Oła, ktoś mi potrącił. O, czekaj, a to? Ojej, jak mi przykro. Okej, okay. Może będzie. Znowu tak. Oj, ty już przykro. Nie udawaj. Znowu Steve, on chce to samo. Okej, okay. Ej, dobra, 22 opcje tuningu. Zobaczmy, czekajcie, no jest. Ja mam, okay, ja mam dobra. Gdzie wjechałeś? Nienawidzę. Co, jeszcze raz? Normalnie do sklepu czy do swojego? A gdzie chcesz? Gdzie masz bliżej? Ja wyjechałem do Customs. O, bo było najbliżej. Tu mam bliżej. Tu mam dobrze. Także ja już tuningu oczywiście... Dam zarobić. O. Ale ten mi się chyba bardziej podoba. Otwiera się także. Dobra, czekaj, nie wiem co teraz. Nie, zawieszenie to nie. Teraz... Tak, tylne zderzaki. 19. Tylne zderzaki? O. No dobra, niech ci będzie. Silniczek. 19, coś mi tutaj mówi, że mogę. Ciekawe. Czekaj, ten wydech teraz sobie zobaczę, bo różne są wydechy tutaj dostępne. Nie, no dalej nie mogę nic znaleźć, nie? No Bert, jak tak możesz? Pierwsze lecę, zamknij oczy i wybierz. No wszędzie właśnie. Jeżdżą te kurde... Albo namacanego. Klasy, no. Namacanego. No właśnie, nie można ich tuningować, bo są powyżej 50 tysięcy, jak dobrze pamiętam, nie? Dobra, to będzie kolor? Nie, koła. Tu wszędzie Bench jedzie, no to Bench im na pewno się nie da. Który wydech? Chyba wezmę tego jednak. Dobra. Jestem dobra, pewien, czy jestem w stanie tutaj powiedzieć dużo o tym aucie. Szyby. Lubicie carbon w aucie w ogóle? Need for Speed! Zależy. Właśnie, to Need for Speed carbon to jest, czy jak? Tak. Tak, Need for Speed z ulicy. Need for Speed z ulicy, carbon.
Mieszanka wszystkiego, moim zdaniem. No dobra, ten samochód nie będzie najszybszy. No jak będziemy mieli gwiazdki, to będziemy most wanted, no nie? No, wiadomo. Dobra, czekaj, tu kolor, tu za chwilę sobie ogarniemy. Błagam, żeby się to dało. Na wersję nadajnik pełne pokrycie, oczywiście. To teraz tylko kolor. Czemu mam dwie tablice? Po co mi z przodu i z tyłu? Halo. No taka, takie życie, takie życie. Może niekoniecznie chromowany, bo złe, to złe, nie podobał. Okej. Czekaj, co my tu mamy? Dobra. To już zaczyna wyglądać jak samochód typowo Need for Speedowy. Typowo Need for Speedowy? No dobra. Nie wiem, czy wyciągnę coś z tego pod Need for Speed. Nie, tego nie wiem, jest śliczny. Nie wiesz, coś wyciągniesz? No, biorę, wiesz jak to jest? Wydaje mi się za autem takim trochę za dużym na Need for Speeda. Skrzynia biegów oczywiście najlepsza, turbo oczywiście wiadomo. Koła, rodzaj klucz, proszę bardzo. Tak jak, wiesz, się bardziej do tego tak pasuje. Jak Lambo. Lambo w ogóle nie pasuje do Need for Speeda, a w hicie jest na przykład, no i tak dalej. Perłowy? Cóż. Myślę, że auta, które są takie mega bogate i drogie, nie są klimatem Need for Speeda, tylko Need for Speedem jest taki szrot, z którego wyciągniesz potęgę, taki silnik formuły. Taki śpioch, tam no. Taki śpioch? Śpioch. Może być śpioch. No tak się mówi. No. Slipper. Gdzie to było? No slipper, no. Chyba na Śląsku. Czekaj, o, dobra. Koła, projekty. To może nie ulepszenie, no nie mogę, na pewno kule odporne się to się przydadzą. Dobra, wezmę to. W kolorze nie mogę się odnaleźć dzisiaj. Ja robię taki typowy nie mój. Typowo kolor. Nie twój? Co ty mówisz? Nie mój kolor. To się, no nie, się robisz to, pod publiczkę, tak? Nie, no, właśnie. Taki, który mi się spodobał, tutaj właśnie do niego mi pasuje, ale nie jest typowy typ taki, jak zawsze wybieram. Dobra, ja muszę ja biorę się za lakierowanie teraz. Także no, światła ja zrobione? Lakieruję, tak. Koloruję, jak to mówiłem, jeszcze? Need for Speed Heat, koloruję. Kolorujesz? Koloruję kredkami. Tak, turbo? Pokolorować nie. Auto muszę. Dobra. Kurczę, szkoda, że tu nie ma oznaczeń w tym aucie. Na kołach to miało być. To by dużo ułatwiło. M na czerwień. Hu. Dobra, tak. Co, już lekarz skończyłaś? Tak. Ja się zastanawiam się nad kolorem. Ja się zastanawiam, czy nie sprzedać tego za 56 912. Może się zwróci. Kolor dodatkowy. Gdzie jest kolor dodatkowy? Kolor dodatkowy? Okej, właśnie znalazłem. Ej, ale fajnie, dobra. Dobrze, że przynajmniej masz kolor dodatkowy. Dobra, nie podobasz mi się auto. Będzie GTS. Za długo. Czekaj, ja tu muszę tylko wziąć. O. Za długie to auto jest. No. Za długie? No. O nie. Tylko nie, to coś mi nie pasuje. Dobra, Giga Mercedes jest i tyle. Nie no, bez jaj, to mi nie pasuje. Nie, to nie no mi pasuje. No i zrobić coś, co mu nie pasuje. No co to ma być? No i to, zaczynamy jeszcze raz odcinek. Kurczę. No bez sensu, czemu ten kolor dodatkowy jest tylko tutaj w tym miejscu? To wygląda. Nie. Wygląda, ale nie wygląda. Ogólnie kolor, który mogę może powiem. Kolor, który właśnie wybieram, bo to zasłaniam. Kolor dodatkowy to nazywa się czekoladowy. Sound muted. Nie, czekaj, no to się wjeżdża tam do środka? Okej. Okay. A to tam mamy wjechać? Nie wiem, czy tam mamy wjechać. Dobra, i czekaj, tam mamy światła. Wy już tam, gdy mnie tam nie ma. Przed tym stójcie. Ja sobie tu stanę. Nie dość, gdzie na ten, na kort tenisowy byście wjeżdżali, co tam? No i w sumie mamy... Ej, tu jeżdżą fajniejsze auta. Za późno. No ale no, zostaw. Dobra, ogólnie ja już skończyłem, spajne. Wyjeżdżam. Znowu ale nakładacie nie, na mnie presję. Ale to jest z ulicy, tak? Nie mam tak, jeszcze ulicy. Z ulicy, tak. Czyli ale czas, ale czas się kończył. Ale z ulicy, tak? Nie było nigdzie sprecyzowane w regulaminie, że nie wolno. No z ulicy to z ulicy, ale musisz pamiętać o tym, żeby wyrobić się czasowo. No nie możemy na ciebie czekać tak długo. Ja wiem, że teraz pewnie inne auta się pojawiły. No właśnie lepsze się pojawiły. No także ja już dojeżdżam tam do was. Ale ta pani ma autko, no. Wraca klimat, moi drodzy. Taki klimat. Tak jest. Także, no, możemy powiedzieć, że nasze auta są bardzo... Co? jednolite. Co ty powiesz, znaczy, poważnie, BMW jednolite? Mercedes i BMW. Proszę bardzo. To jest jednolite. To jest. Różowa nie, siła! Yeah! Powiedziałam, że ja nie robię taki jak ja, a Paweł zrobił taki jak ja. Ja zrobiłem, wracam po prostu do różowej siły, moi drodzy. Tak jest. Czyli ja zrobiłam taki, jak ty zazwyczaj robisz, żółty. Tak, moja marynara. Dokładnie.
Dobra, czekaj, to jest auto czyje? Tutaj te środkowe. Ej, co tak beze mnie? Czuję się pominięty. Dobrze, twoje, tak? No czekamy na ciebie, Ren, dojeżdżaj do nas tutaj. Muszę holować to auto jednak. Okej, ja sobie już obczajam. Co to za fury? Mamy to samo chyba, co? Dobra, okej. Mogę zmienić szybko auto? Nie. Nie robimy tak. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, co my tu mamy. Tak, znowu najbardziej podoba mi się moje. Zobaczymy jeszcze Ren, musi dojechać. A widzę, że dojeżdża. Dojeżdża? Dojem, dawaj, jesteś blisko. Okej, czyli 2-2. Ren wziął to samo, co Josze, a ja wziąłem to samo, co Bert. Tylko, że moje jest ładniejsze. Nie, to jest... No jak nie? Różowa siła rządzi! Różowa siła, halo! Dobra, ja już wsiadam. No. Dobra, słuchajcie, wsiadamy do aut. Widzowie oczywiście w komentarzach piszą, kto ma fajniejszy samochód Need for Speedowy. Wy macie jakieś takie szarawe, ja nie wiem, tutaj tak... Że Yoshi. Tutaj w prawo, ale... albo tutaj, o, dokładnie. Jeszcze widział Paweł, mieliśmy to, co dobre po prostu. Tak. Dobra, jesteśmy tutaj na linii. Rozumiem, że auto powinno się wyróżniać, ale... Proszę cię, różowa siła rządzi. Ale, chcesz, żeby wracamy. Mówili, że jeździć różowym Mercedesem? W ogóle zobacz, mam klapę bagażnika w innym kolorze, w kolorze czekolady. Dobra, to jedziemy, ścigamy się, czy jak? Poczekaj, nie przyjedzie? Okej, dobra, uwaga, 3, 4, dawaj, Yoshi, wygrywamy. Zapomniałem o ręcznym. No nie. Dobra, uwaga. Wcisnę się. Dobra, wszyscy zmieścili, Berbert. No nie, no ty świniaczku! No wyjechali mi, no! Co wyjechali, nie potrafisz wyminąć? Ale no jakby właśnie. Nasze dwa auta lepsze. Co za łobuz! Ej, dobra, rozwalili się tam chyba. Jeszcze jaka się rozwaliła. Yoshi! On mi skręcił nagle! Nie! Dobrze. No ile jeszcze mam jechać? No do tego, do płota jedziemy. Do płota? Do płota. Aż do płota. Do końca. Mi tu jakiś ten aż do płota. Ja dobra, mam większą prędkość maksymalną od tych BMW-czek. No. Masakra. Merc rządzi. Przynajmniej teraz. Przepychaj. Nie wiem, idę łeb w łeb z tym Berbertem, nie? No ja jestem tuż za wami. Aż tak. Dobra. O kurde. O nie. Dobra, wyhamowałem. Ren! Nie dałeś pancerza. Wow. Dałem pancerza. Nie dałeś pancerza, nie mogłeś dać na 100%, skoro wybuchłeś. Nawet nie wiesz, co się tam stało na dole. Zrobiłem salto i wylądowałem na silnik. A, co? No to wszystko jasne. Okay. Nie wiem, dałem. Wszystko daję, akurat na okay. aucie. Dobra, słuchajcie, to ja proponuję teraz jeszcze zrobić konkurs driftu. I konkurs driftu bez samochodu? Tak. Ren, w ogóle... Okay, ej, dalej jestem w błąd, słuchaj, jak ty z daleka biegniesz, to ci zielone włosy robią. Ej, nie chcą naprawdę odebrać ode mnie telefon nawet. Prawda? Smacznego. Ale to było warte. Widzisz, tyle tam wsadziłem nitra, że aż mi auto wybuchło po prostu. Tak, to ja tutaj jestem jako szofer. Dobra, ja tutaj już, że tak powiem, rozgrzewam opony. A, w ogóle nie mogę tego auta. Nie kupiłem do niego ubezpieczenia. A, mówiłem na początku od... Kupcie ubezpieczenie! Ja też nawet nie mogłem kupić, no zapomniałem. Co nie mogłem kupić? Można kupić, oczywiście. No zapobieganie opcji, ten, tak. Pewnie. A gdzie treningowałeś? No, w takim zwykłym Los Santos. No, ja też, także bez problemu treningowałem. Dobra, weź tam kupić. Czyżbym przegapił? Możliwe. Przegapiłeś chyba, no. Możliwe, bo to była opcja, która... Także widzieliście potęgę słuchajcie, auta, no, że znikło, no nie? I przepadło. Załączyła się mockie, czyli a nie kupię kuloodpornych opon, a nie kupię tego... A nie kupię. Tak, ubezpieczenia, nie? A zaoszczędzę. Tak, no. Tak jest. A nie wiem, musiało mi tak, nie wiem, że jak to przeoczyłem. Typowy skneruskie. No zazwyczaj nie robimy. Których nie robimy, bo jak się kupuje auto, to jest z automatu, no. Nic, ważne, że wygrałem, a... przepraszam bardzo, w żadnym wypadku nie, bo ja się rozbiłem, tak to byśmy wyprzedzili. Okej, to... Ja się rozbiłem po drodze, bo mnie Berbert dogonił. Dobra, Joszelka, bo tutaj jedź przodem teraz. Uderzyłem pod tak. Jedziesz, driftisz. Nie, no, dawaj, ty driftuj, ja zaciągam ręcznie. Dobra, widzę właśnie, że za mocno. Dobra, teraz. O nie, myślałem, że w drugą... No Berber, gdzie mnie tu stukasz? No to nie są auta do driftu, kurde. Chyba ręcznie są za ciężkie.
Co za ciężkie. Rolls Royce Phantom jest ciężki, a Drifci jak szalony. No dobra, ale to nie ma tyle mocy. Dobra, ale się trochę wstydzę. Dobra, Ren, miałeś to samo auto, w sumie racja. No dlaczego mi... A nie. Wiesz, jaka do autobusu teraz wsiądzie, nie? Nie możesz wejść do swojego auta. Nie mogę. Dobra, zobaczmy. Dobra. Bezręcznego, czyli tylko oponami. No jedź, dawaj, dawaj, drifty. Wszyscy sobie oceniają tutaj. No. Kto wie, wiecie, kto jest najlepszy. Nie Paweł. Dobra, pięknie wjeżdżamy. Moje auto było zbyt potężne, po żeby mnie posiąść. Astronauta! Zbyt potężny, żeby mnie posiąść. Paweł włączył tryb astronauta. Tak, astronauta się potrącił. No, aha, Paweł, okay. Jesteś tak bogaty, rozumiem, że na telefonie masz tryb astronauta. Gdzie jesteś? Halo? Nie tylko samolotowy. Obok ciebie. Z boku? Patrz. Obok. Dobra. Prosto do domku. Okej, a w ogóle właśnie, bo ogólnie tak chyba w Szybkich tam Wściekłych to były jakieś wybuchy, nie? O nie. Tak coś kojarzę. Nie, jakoś tak było. Były różne wybuchy chyba. Mówisz, że były? Ja, były. Jednak wolę część pierwszą do Szybkich Wściekłych, gdzie to miało swój... Ej, bo tam oni się rozsiedli. Widziałeś, Bert? Nie wiem czemu, ale się rozsiedli. No czekaj. A co tam? Zniszczyć moje jakoś tak wyszło. Myślałem, że nie... Co to miało być? Bert, ty łobuzie. Tak... No, Paweł, no ja chciałem nowe auto po prostu. Ja chciałeś nowe auto? Nie ma kradzieju jeden. Dobra, jest Need for Speed i tyle. Ice. No właśnie, czyli się kradnie, co? Co się kradnie, się co? Wow! Czekaj, na szczęście mam kule odporne! Dawaj, hajsy! Odporne? A ja strzelam w ciebie, a nie w szybie. Oho, Joszelka z rakietnicą, to ja idę w drugą stronę. Joszelka, tą wyrzutnię schowaj. Wróć tu! Schowaj tą wyrzutnię. Paweł tam ma dziki zachód. No Bert, przestań, tymi autami kradniesz auta! Paweł ma dziki zachód. No, nie wolno tak! Gdzie on jest? Tam jest, dobra. Gdzie jest? Kto tam jest? Halo? Wow, Bert, nie! Jerona, prawie mnie trafił! Tam go. Jedzie sobie tędy, czyli tam. Aha. Na szczęście! Przepraszam! Przepraszam, nie wiem czy pamiętacie, ale w bagażniku mam kolor czekoladowy, nie? No, chyba tak. Czekoladki, rozumiesz? No nie? Tak jest! Takie nawiązanie. Czemu tak uciekasz? Ja uciekam? W żadnym wypadku. Odjeżdżasz jak najdalej możesz. Co to ma być? Pyk, proszę bardzo, patrz teraz. Dobra, dawaj czekoladę. Czemu ktoś we mnie czymś rzuca? Co? Ktoś rzuca chyba w czymś, czekoladą, co? Ren, co ty masz? Dobra, ktoś czymś jedzie i jedzie czymś... Nie, bez jaj, ja już widzę, co to jest. Przecież ja tego nie rozwalę na jedną rakietę. Ale może dobra, na czekoladkę. Kto to tam? Gdzie ty jesteś? Oho. Oj! To? Joszelka, ty prosiaczku jeden, ty! Dobrze, Yoshi, tak ma być. Wracaj tutaj, typie. Że to bardzo dobre tutaj. Stylowe. Wracaj, gdzie tam pojechałeś? 1000 nagrody za głowę, typie. Paweł. Ja jestem. 1000 za głowę? Nie! Ej, komisariat policji, halo, pomocy! Ratujcie mnie, bo tutaj jadą. Chcą mnie skrzywdzić. Chcą cię skrzywdzić? Przykro mi. Tak, chcą mnie skrzywdzić. Staniesz skrzywdzony. Jadą, świry jadą, no. Paweł i ten jego RPG ze mną. A żeby ci się skończyła amunicja. A żeby ci się skończyły żyćka, wiesz? Chyba zablokowałem twoją rakietę, ale nie jesteś odporny. Zablokuję zaraz, czekaj. Gdzie on jest? Chciałem się zrozbić, tam się rozbił. Kto tam do mnie strzela? Dojedźmy go, dojadę go. No chyba przykro. No jak mnie do... No co za koleś? Bercie, kolesiu jeden ty. W ogóle czuję się w tym odcinku, tak jak wiesz. Jak były zawody Stormmanów i był Mariusz Podzianowski kontra cały świat. Czekaj, ja sobie idę. Nie, no Berber, ciebie w tyłek, ej. Ja sobie idę. Dobra, moi drodzy, nie, słuchajcie, tym sobie czasem kończymy ten odcinek, bo nie, robi się nieprzyjemnie. Nie, mi się podoba, jak teraz co się teraz dzieje. Dobrze. Dobra. Szybko, policjusy. Zaglądanie i pa do następnego. Dobra. Policja mu pomaga. Pałeczki, pomóżcie. Dobra, epizod po epizodzie. Gdzie jest? Co? Kto? Jakie pałeczki? Bez takich! Bez takich! No wychyl się tam! Poczekaj! Nie! Yeah, dobra, tym sobie trzymajcie się na dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pa pa! Ale się rozerwałem dzisiaj. Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.